Cały czas jesteśmy na wystawie Małe Światy. Ze mną Adam Korszun. Artysta, choć nie lubi, jak się tak do niego mówi. Proszę bardzo, poprawia sobie fryzurę. Niewiele to pomogło, panie artysto. Adam, posłuchaj, jesteśmy przy jednej ze ścian, gdzie wiszą najciekawsze twoje obrazy. Przepraszam, jeśli tak to ujmę, dlatego że no, tak słyszałem od gości tej wystawy, że właśnie szczególnie ten z kropkami. Gdybyś mógł mi wytłumaczyć, o co tutaj chodzi? Co jest w nim ukryte? Pójdź na tytuł. Tu. Kolos. No właśnie, wytłumacz sam. Ale z Ewą nie rozmawiałeś na ten temat? No właśnie, Ewa pytała, o co chodzi. Ten obraz powstał, że ten i tamten olbrzym w gwiazdach powstały pod wpływem pobytu u Ewy. Kiedyś kilka lat temu, a może kilkanaście, bo jeszcze wtedy żył Robert Łuczka, jeździliśmy tam do Ewy pooddychać trochę tym powietrzem świeżym nadburzańskim, popatrzeć na te przestrzenie. No i oczywiście tam wiesz, dyskusje, może trochę wina. Zostaliśmy do nocy, wyszliśmy na łąkę, staliśmy i patrzyliśmy w gwiazdy, które tam były bardzo ostre. I ja nagle zobaczyłem taką wielką postać. To może jest jakieś, wiesz, takie przekleństwo, bo jednak ten olbrzym czegoś ode mnie wymaga. Może być związany z tym olbrzymem, którego ja próbuję cały czas od tych kilkunastu lat namalować. Poszukujesz go nadal? Wiesz, ale to nie chodzi tylko o jakąś formę, czy jakieś zjawisko. Chodzi o sprawy takie podstawowe, jakieś takie najbardziej podstawowe zasady rządzące światem, wręcz nawet powiedziałbym przekazania. Sami Państwo widzą, z Adamem rozmowa jest arcyciekawa. Artysta, i to naprawdę artysta. Adam, nie obraża się, bo tak jest. I teraz posłuchaj, wystawa tutaj w Etmusie. Jakie prace tutaj na to wybrałeś i dlaczego zdecydowałeś na to, że ten swój świat w tych małych światach również pokażesz? Słuchaj, no ja nigdy Ewie nie odmawiam tak naprawdę, bo ona jest tutaj takim dobrym duchem w naszym środowisku. Zawsze, mentorem kultury bym nazwał. Zawsze mnie inspirowała jakoś do pracy, do pracy. Sama jest bardzo pracowita i mnie też zachęcała do pracy. Inna sprawa, że ja te obrazy już dosyć dawno malowałem. Miałem taki zryw w pewnym momencie, bo no, miałem tam szpitalne różne przygody. I postanowiłem taką historię świata, bo to, co tutaj widać, może jest zaburzone w numeracji, ale to jest taka historia świata. To jest taki olbrzym, który stoi i patrzy na nas z góry, tam są różne iskierki, z których powstaje świat, wybuchy, ziemia. No i pojawiają się... No właśnie miałem nawiązać. Słuchaj, wchodzisz trochę w montaż pracy artystycznej i elektroniki. Nie, nie, to jest pomysł Ewy i rzeczywiście to fajnie wygląda. Może nie wiem, czy widziałeś ostatnio któryś z malarzy taki pseudowitraż stworzył z Ostatnią Wieczerzą. Też był podświetlany od tyłu i świecił. No, taki fajny efekt nam wyszedł i zostawiliśmy to, ale no, specjalnie nad tym nie pracowałem. Powiem ci, Adam, trzeba by się przygotować, żeby wszystkie te figury były widoczne odpowiednio. Powiem ci, Adam, czego ci życzę. Wiesz co, ten obraz mi się skojarzył i to, że właśnie trzeba specjalnej inwencji twórczej autora, aby wytłumaczyć, co na nim jest, skojarzył mi się z kodem Leonarda da Vinci. I życzę ci, żeby na bazie takich obrazów powstały bestsellery pisarskie. Adam Korszun i kod Leonarda da Vinci. Co ty na to? Ten kod to nie dość, że jest taki bardzo popularny, wiesz, to jest pop taki w sztuce, to jeszcze nie wiem, czy tak do końca te wszystkie rzeczy, o których tam mówią, są zgodne z moimi przekonaniami. Ja trochę jednak jestem konserwą, a już nie mówię o tym, że konserwą, to jeszcze konserwą ale najmniej modnym stylu ostatnio. I to jest Adam Korszun, który konserwy również te mięsne otwiera pędzlem, tak? Zrób mi zdjęcie tu z Magdą. Pani Magdo, ja proszę lubię. Się uśmiechnąć. Tak, tak, trzeba ja jego lubię. Właśnie uczesać. Dziękujemy. Także Adam Korszun, jego obrazy, wystawa nad warsztatem.
Także zapraszamy Etmus, ulica Sidorska, Białej Podlaskiej. Dziękujemy.